To jest kwota, którą pozyskaliśmy na tematy wodno-kanalizacyjne, to jest Spruchnowo, prawie 1 300 000 złotych dofinansowania i prawie 400 000 złotych na kanalizację Orla. To są takie tematy, które ciągną się latami, będą mogły być w końcu zrealizowane. Myślę, że pierwszy kwartał to będzie już moment na wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie działań. Od momentu podpisania umowy do ostatecznego rozliczenia mamy 12 miesięcy, także pośpiech jest wskazany. Podjęliśmy decyzję, że nie budujemy nowego ujęcia, bo tam do tego sprowadzałoby się zadanie w Pruchnowie nowego ujęcia wody. Przeliczyliśmy koszty, wyjdzie taniej i dla użytkowania późniejszego i dla wybudowania podciągnąć wodę z ujęcia wody w Bronikowie, które już tam funkcjonuje. W miejscowości Orle natomiast oprócz budowy kanalizacji zaplanowano również zbiornik na ścieki. Dofinansowania pokryją nieco ponad 60% wartości projektów, dlatego też środki na wkład własny będą pochodzić z kredytu i pożyczek. Dzięki temu prace nad inwestycjami kanalizacyjnymi szybciej się rozpoczną.